Tu nie ma wejścia. Jak tu powinna być płytka, żeby wyjść. Co? Nie, nie odwracaj się. Nie, patrz, patrz się na mnie, patrz się na mnie. Czemu? I sobie powoli, powoli. No, to nie ruszaj się nawet. Dobra. Nie ruszaj się. On się patrzy. Przygody muffinkowo zaczynamy. Dobra, dzisiaj idziemy na spotkanie z Kitkiem. Kitek, wreszcie masz dla mnie czas? Dzwonię dzwonkiem. Idę, idę. Halo. No, halo, muffinka jesteś? No, jestem, jesteś? Czekaj. Halo, hej. Halo, halo. Hejka. O. Mufika, nie chcę ci nic mówić, ale ty jakoś dziwnie wyglądasz u mnie. Coś masz na głowie. No właśnie, ty też masz coś takiego dziwnego. Dobrze się czujesz? Wiesz co, musimy chyba się ogarnąć. Tak, tak, ogarnijmy się, bo coś się tu dzieje. Idę się umyć. Tak, idziemy się umyć. Halo, halo. Marchewki. No chodź, idziemy, już się ogarnęłem. Zobacz, już mam normalną twarz. Ja nie wiem, co się stało. Ja chyba, mi się wydaje, że to ten marchewki. Wczoraj zjadłam takie. Tak, bo ja jem takie dziwne teraz, wiesz? Takie złote marchewki mam, wiesz? Tak, wow, to są one. Ale nie jest, dobre nie są, ich, dobre są. Dobra, to ja ją wezmę. Słuchaj, Mufinka, jest sprawa dzisiaj bardzo ważna. Jaka? Spójrz na mnie, spójrz na mnie. I teraz ja ci muszę wszystko wytłumaczyć powoli, żebyś zrozumiała. Słuchaj. Ale mam wielką głowę. No dobra, nieważne to. Słuchaj, nie. Wiesz o tym, że w Mufinkowie, znaczy przepraszam, w Kitkowie powstaje teraz nowa rzecz, czyli nowy, kitkowy, jakby to obóz wodny. W sensie nie obóz, tylko akwarium. Akwarium, tu, ej, tu. Patrzcie na mnie, tu. Idziemy. Słuchaj, chodź za mną. Ja ci pokażę, gdzie to zbudują. To jest najśmieszniejsze, że to będzie ogromne, rozumiesz? To będzie tak wielkie. No chodź, Kitek, będzie... nie gadasz tyle. No dobra, ja nie mogę, już nic nie można ale powiedzieć. Ale co tam będą, rybki? Przynajmniej ciastek nie są. A syrenomeny? Ciastek. Czekaj. Nie ma ciastka. A czy syrenomeny tam będą? Nie mam zielonego pojęcia, czy będziesz syrenomenu, czy nie będzie syrenomenu. Pokażę ci coś? Pokażę ci coś, patrz. Pokaż. Łop. Umiesz tak? Nie umiesz tak? Ha, dobra, słuchaj. Nic, w sumie, chodź. Zrobiłem takie... No dobra, no ale dobra, słuchaj, idziemy pokaż tędy. Mi to akwarium. No idziemy, dobra, musisz biec, pamiętaj. Biegnę. To szybciej. I patrz, tu niby jest, patrz, tu jest koniec niby drogi, a tak naprawdę zobacz, no? Zobacz co tu budują. Prawidłka zobacz jakaś. Co tu będzie, jakie to będzie ogromne, wow, niesamowicie wielkie, rozumiesz? A tu taki normalnie czarny dywan, no, prawie czerwony, no ej, ale patrz, powiem ci, że jeszcze trochę i to wszystko powstanie, tu będzie mieć zjeżdżalnię, tu będę się pluskał, elegancko, tu będzie wszystko, grzybek. Ej, Mufinka, pójdziemy jutro na grzybki, no? Może? Na grzybek pójdziemy. Dobra, pójdziemy z chęcią. To ja nie mogę go posadzić. Gdzie pobranie? Jezu. Wow, ej, bardzo to ładnie. I co tu będzie? To będą pływać jakieś rzeczy? Mufinka, Mufinka. I syreny, Mufinka. Syrena meny, stój, tak? Stój, co? Co się stało? Nawet miałam coś? Spójrzcie tam, co to jest. Tam. Wow. Tam, co? Kitek, zbudowałeś nowy domek? Nie budowałem nic. Jak to nie budowałem? Nie ma zlecenia w Kitkowie, dobra. Nie żartuj sobie ze mnie. Może ktoś się na lewo wprowadził. Na lewo? No, w sensie, że bez pozwolenia. Nie wolno tak. Idziemy tam, idziemy, słuchaj, nie ma czasu. Ja od razu idziemy go pogonić. Nie będzie tak, że to wiesz, że on sobie ktoś tutaj normalnie wchodzi i buduje na moim terenie, rozumiesz? Na moim terenie. Nie wolno tak robić. Dobra, ale ja dzisiaj nie jestem w mundurze. Zobacz, ile tu jest grzyby. Widzisz te grzyby, ja nie mogę. Dobra, nie, jutro idziemy na grzyby. Jutro na grzyby, na grzyby idziemy jutro, na pewno. Dobra, gdzie słuchaj, dobra. I teraz tak, Mufinka. Ale zobacz, jakie wielkie. No, i się jeszcze schowało za tą wierzbą. To jest wierzba. Bijąca, uważaj. Nie, bo mnie uderzy. Nie, ja nie podchodzę, ja nie podchodzę, słuchaj. Nie ma takiej możliwości. Ja się boję wierzy bijącej, jak mnie uderzy, to aj, upadłem. Wow, to strasznie wygląda, szczerze. Aż poczekaj, zjem sobie chlebka. Czy ty to widzisz? To wygląda przerażająco trochę. Ale chlebka? Wydaje mi się, że on jest trochę opuszczony, ale nie, ty zobacz, światło się świeci. Nie, to po prostu ktoś tam mieszka, Mufinka, 100%. Myślisz? To widać, tak, widzę przecież 100%. No to może że... i tam ciasteczko zdobyć. Ja nie mam masz ciasteczka. Ciasteczka? Nie, mam chlebek. Chlebek tylko, a to wiesz, chlebek pokoju tak zwany. Tak, jak na ślub. Tak, dokładnie, idziemy. Co? Jak co? Jak na ślub? Ja słyszę jakiegoś slajma jakiegoś. A to nieważne. Idziemy, słuchaj. Olać slajma. Tak, olać slajma. Bardzo ładnie. Dzwonka nie ma w ogóle do drzwi. Słuchaj, nie ma dzwonka, ale to... Nie, nie wiem co. My no wchodzimy? To wchodzimy? Po prostu. Później pukamy. Co? Nie da się. Ej, dobra, chodź, idziemy. No. Chodź, Mufinka. Nie. O, bateczko, chodź, co uderzyłam w główkę. Idziesz tu czy nie? No już idę. Nie umiesz wejść przez drzwi? Ja nie mogę. Porażka. Nie umiem. One są jakieś dziwne. Normalne są. Dziwne są. Dobra, słuchaj. Jesteśmy w środku. Wiesz co, no właśnie, poczekaj, mamy inny problem. Co stało? Czy ty widzisz ten problem? Co? Tu nie ma wyjścia. Tu powinna być płytka, żeby wyjść.
wariuje. Nie. O nie! Halo? Może ty, ale wiesz, ma się dało posadzić. Fajnie. Kiedy może po prostu, wiesz, to są drzwi wejścia, a są inne wyjścia. Pewnie tak. Słuchaj, przez balkon może przejdziemy. Co ty na to? Przez balkon byśmy wyszli. Słuchaj, każdy ma balkon. Każdy ma balkon. O, jasne. Co było? Coś się stukło? Słyszałeś to? Coś się stukło. No nie wiem, jakby spadł jakiś kieliszek. Ja nie wiem. Ale wiesz, co pajęczyn tu jest strasznie dużo. No strasznie dużo tych pajęczyn. Ja nie mogę. Niesamowite. Ciasto! Ja się poczęstuję, to na pewno dla mnie! Nie wygląda ci to dziwnie? Mufinka, nie wygląda ci dziwnie, to ciasto! Mufinka, co to jest? Ja chciałam tylko ciasto! Czekaj, ja... Zostaw to ciasto, chodź tu! Nie, 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 coś tam działa! Uważaj, pajęczyny są na schodach! Co? Tylko pajęczyny, na wrażenie, nie sprząta! Ty co widziałaś? Widziałaś to, czy nie? Widziałaś go? Ktoś zaatakował moje ciasto! Wiesz co? Co jest? Co to było? To było za moimi plecami, czy mi się wydaje? Co tu się dzieje? Halo, czy tu ktoś mieszka? Halo, jest tu ktoś? Halo, w tym pokoju. Bo zobacz, jakieś coś. Jaka czacha niefajna. Słyszałeś, coś znowu, coś potukło. Co się stało? Chodź tu, Mufinka, nie zostawiam, chodź do mnie. Już idę. Właśnie, tylko na te pajęczyny, bo to jest masakra. Ej, wiesz co, ja się schowam w szafie. Ja się w szafie. O, tu jest druga szafa, ja też się chcę schować. Nie możesz tak robić, że tylko ty się chowasz. Oj, zamknij tylko. Już zamykam. Poczekaj. No. Znikło, chodź stąd, chodź, wyłaź się przy stole. To wie o nas. Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Uciekaj, w środku. W środku, tak wszedłem, nie chcę tu wybrać. Co się stało? Był w środku. Nie, kolejka to jest. Zobacz, kolejka. O, okej. Kolejka. O, Jezu, nie. Poczekaj, pogadajmy. Może nam się wydawało. Mi się wydawało. Co? Ja chyba za dużo ciasta zjadłam dzisiaj i cukier mi skoczył. Dobra, słuchaj, sprawdzimy ten wagonik, co? Jasne, ja bym opuścił, mogę go włączyć? Jasne. Jeździ sobie. No, super. I w ogóle to jest taka kolejka, ja miałam taką zabawkową, wiesz? Uciekaj, Mufinka! Jak to? Gdzie ją uciekaj? Za mną! Ale ty nie uciekasz! A, zobacz! U góry! Ujedziu! Mufinka, słuchaj, ja przeszedłem wtedy przez obraz, czekaj. Jest tu przejście! Przejść przez obraz! W środku! Jesteś pewien! Ale ja nie wiem, co to będzie! Tu! Chodź! Szybko! Chodź do mnie, nie wołam cię! Widziałam go! Nie czytaj tych tablic, tu nic nie pisze, Mufinka. Co tu się dzieje? Tu jest wyjście. Nie mogę rozbić tego, nie mogę tego. Jak ty już szyby rozbić? A za nami! Dobra, szybko, rzuciłem go w pańczynę! Tylko rzuciłem, wybiegaj stąd! O nie, nie! Chodź za mną, szybko! Do tego pokoju, bo tu było jakieś tajne przejście, widzisz? Idzie za mną szybko! Przez ten obraz, tu na górę, tu jest jakaś woda, chodź sobie szybko! Podskocz tu, podskocz! Szybko do mnie, podskocz! Wow! Weź tutaj kusi! Chodź do mnie! Mam do ciebie idę, poczekaj! Przecież zobacz, możemy tu obserwować ich, masturbanie zobaczą. Widzisz ich? Ale nie ma ich gdzieś, chyba. Czy nie ma? Okej, widzę, jednak są. Nie, byli tam, serio. Nie ma, co ty gadasz, to zobacz, gdzie? Nie ma ich, ej. No był tam, powiedz, tam siedział. Nie siedzi. Kurze siedział. Ja bym stąd jakoś uciekał, musimy, Mufinka. Spójrzcie na mnie, gdzie ty jesteś? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale my musimy się stąd jakoś wydostać, bo to jest naprawdę straszne. No wiem, Kitek, ja chcę już do domu. Mufinka, nie patrz teraz, nie odwracaj się, nie patrz, patrz się na mnie. Czemu? I słuchaj, powoli, chodź szybko. Poczekaj, na górę. Drabinka jest, drabinka. Słuchaj, dachem widzimy. Tylko uważaj na te pajęczyny wszystkie. Staram się, ja nie uważać. Tędy. Ale co będziemy skakać? Nie mam zielonego pojęcia, chodź teraz. Tu jest, dobra. Co tu się dzieje? Co to za miejsce? Słoma? Bo to tak czasami na dachach jest słoma, wiesz? No dobra, słuchaj, kusimy. No kuca przecież. Ja nie widzę, widzisz go? Nie widzę go. Wiesz co, ja bym się... O, widzę to, On chciał nas podpalić, widzę? Zapalniczko biega! Szybko, Mufinka, za mną biegnij za mną! Tu musi być jakieś wyjście. Słyszałeś się z nim! Masz całą! Poczekaj, tędy? No, nie ma, musimy na dół zbiegać. Na dół, na dół. Tu jest wyżej, wyżej jest! Szybko! Ja go trzymam, na dół! Chodź wyżej! Jeszcze dachem! Tak, chodź! Juju, nie mogę, co tu się dzieje? Ojeju! Jest, dobra, okej, dobra. Ej, tu są jakieś takie boksy. Chodź do tych boksów. Jakie boksy? To? Tam jest drugi. Gdzie masz drugi? Tu obok. Okej, dobra. I co robimy? Cicho, to widzisz, nie? Jest, dobra.
Co to jest? O, dobra, słuchaj, Mofinka, no. Ja nie wiem, co my teraz mamy zrobić. Ja też nie wiem, Kitek, pomyśl, nie ma żadnego wyjścia, Kitka, jak to spojrzę, nie, widzisz coś? Nie ma. Widzę, coś widzę! Widzę! To było to coś! Może to by się już wydaje, nie, może wiesz? Nie, czasami ci się, na pewno ci się wydaje, przecież ja bym też widział, to jest niemożliwe. Słuchaj, tu jest jakaś szyba. Zbiłem jedną szybę, ale nie przycisnę się. Nie przycisnę się przez tą mówika. Ty zobacz, tam nasz sklep widać. Nasz sklep widać oddali. Widzisz, tam sklep jest nasz. Gdzie? Tam, ten różowy. Nie widzisz sklepu? Nie widzisz sklepu? Ja go widzę. Daleko tam bardzo jest. Wow. Oj, ja schodzę na dół, Mufinka, bo tędy nie zejdziemy. Tam, nie na zejdziemy. Dół? Tak. No dobra, to ja też zejdę. Mufinka, zejdź pomału i udawaj, że tak mówisz, słuchaj. Zejdź na dół, po prostu znikli. Widziałaś ich? O ciasto, to leżało ciasto. No i co? I po co brałaś to ciasto? Po co brałaś to ciasto? I tedy, chodź, może tutaj. Tu jest jakaś szafeczka. Wiesz co, ja wejdę tutaj do szafek. No. Wcześniej nas w szafach nie widzieli nas. Weź tam tutaj. Dobra, idę, też poczekaj. Dobra, i pamiętaj, żeby kucać zawsze. Na jasne. Się, kucaj, wtedy oni nas nie widzą. Kucam. Ja nie mogę. Jest powiem cały kitek? Cicho, teraz. No, cicho, ale nic nie mówię. Co? Słyszysz? Nie. To ktoś tu tupy. O nie. Cicho. Poczekaj. Widzisz? Nie widzę. Chodzisz, nie widział nas. Ale nas nie widział. Tak, chodź. Nie pójdę, stać się tutaj bezpiecznie. Zniknął. Ja idę na górę. Jaką górę? Gdzie górę? Tu? Jest taka drabinka. Chodź. Bije go. Dobra, nie ma go. Ja zjem sobie tą marchewkę, może ona mi pomoże. Ale po niej miałeś ciemną głowę. Zjedz sobie tą marchewkę. Zjedz marchewkę, nie odwracaj się. Zjadłeś marchewkę? Chyba tak. Perfekt, zjadłeś, dobra, słuchaj. Ja proponuję, słuchaj, tam jest chyba wyjście na... Tam jest balkon. Jest balkon, tu musi być wyjście na balkon, nie widzieliśmy go. O, wpadłem w paniczkę, Jest tu. Nie, ja też nie wpadłem. Bij go. Zniknął, dobra. Jest dalej. Halo. Marchewki nam rzucił. Marchewki. Chodź, szybciej na balkon. Popchnij mnie. Ja stąd odjadę. Popchnij mnie, proszę cię. Szybko. Pchnij mnie. Popchnij wagonik, a nie. Aha. No nie to. Pchnij wagonik mnie. No tam. Jest. Nie zapracuj wagonik. Nie wiem. Weź się ogarnij, Kitek. Musimy stąd uciekać. Skarżyłem się na chwilę. Chodź, uciekamy stąd. Chodź tędy. Nie odwracaj. Chodź do mnie. Chodź. Chodź, powiedziałem. A to cię uderzyłem. Przepraszam. Ja cię pilnuję. Szukaj wyjścia. Creeper. O nie, Creeper. Ja już nie wiem, co dobra, chodź go pokonamy. Teraz tak. Dobra, zrzuciłem go. Wow. A mogłeś w sumie... Strasznie wysoko. O, Jezus, nas strzela. Ktoś nas strzela, Kitek. Gdzie? Wow, ale tu jest ciemno. Wow. O nie! Spadłem! Mówika, zrzucili mnie! Żartujesz! Tak, spadłem do wody. Do wody spadłem. Czyli ja chcę nam skoczyć? Dasz radę? Czemu nie zostawiłeś nas samą, Kitek? Uwaga! Jestem góry znowu. Co się dzieje? O nie, on strzela do mnie pomocy. Żyjesz? Ty masz strzałę w głowie! Mufinka, widzisz mnie? Jest tak ciemno, jak tu jest ciemno, ty też masz taką mgłę? Szybko, chodź tutaj. Chodź, czekaj. Jest tu wejdź na to i chodź na werandę. Dasz radę? Aha, jasne. Po tym musisz wejść. Tu jest jego głowa! Szybko, skakuj tu! Skocz! W wodzie go widać, Tu. Chodź. Dobra, poczekaj, wydostaliśmy się. Dobra, tutaj... tu nie byliśmy w tej bibliotece. To ja nie mam zamiaru do niej wchodzić. Ale to może być jakiś skarb, nie uważasz? Jakiś skarb, co? Nie ruszaj się, nie ruszaj się nawet. Dobra. Nie ruszaj się. Może nas nie zauważy. Ruszyłaś się, Mufinka, ja widziałem. Ruszyłaś się. To nie zdrowi. Ale patrzę się na ciebie. Idziemy stąd szybko, ja już mam dosyć. Dobra, nie tą stroną. Jakiś dziwny zombiak! Uciekaj! Gdzie ty jesteś, Mufika? Nie wiem, gdzie ty jesteś? Ty popyliłaś się w drugą, wróciłaś się! Ty się wróciłaś! Bo on tam stał! Bo Creeper się, a nie ten slime! Gdzie ty jesteś? Dobra, ja biegnę. Nie, ja mam dosyć! Dobra, obiegłaś to? Obiegłaś. Halo, słyszysz mnie? Ja widzę dużego slime'a. Widzisz slime'a? A ja Creepera i slime'a. Dobra, ja go pokonam! Dobra. Chodź szybko! Uciekamy! Tędy, Mufinka! Mufinka, tędy, szybko! Szkielet! Ja jej marchewkę, uciekaj! Gdzie ty jesteś, Mufinka? Jestem za tobą! Dobra, uciekaj! O nie, to co się stawi! Uciekam! Dobra, udało mi się, szybko! Lasem! Widzisz mnie? Oporwało! Nie! Uderzyłem go mocno! Muszę zjeść! Widzisz wszystko? Widzisz mnie, czy nie? Jest strasznie ciemno! Mam jakąś pochodnię? O matko! Nie patrzy! Gdzie my stąd idziemy, szybko! Gdzie biegniemy? Stój. Wow, kolejny!
Pomóż mi! O, dobra, dałem radę. Nie ma ich. Odpuścili nas? Zostawili nas w pokoju chyba. Bo może wyszliśmy z ich strefy. Ale ten dom teraz przerażający wygląda. Czekam, na drzewie siedzi, na drzewie siedzi. Dobra, jednak nie, jednak nie zostawili. Kiedyś pająki, nie? Ucieka, dawaj do komisariatu, Mufika. Dasz radę? Dasz radę do komisariatu? Szybko, olej tego pająka, on cię nie powinien ruszyć, on mnie bardziej lubi niż ciebie. Okej. Nie. No i jestem taki myśli, że czy ciebie boli bardziej? Już jestem naprawdę przy komisariacie. Biegnij. O, mateczko, chodzisz, Kitek? Okej. O matko. Jak ty wyglądasz? Co się stało? Co się stało z tobą, Kitek? Z tobą o matko, też. Ty wyglądasz coś, przerażająco. Chyba coś jest nie tak. Coś się dzieje niedobrego, Mufika. To chyba czas, żeby... Co? Chodź, się schowiemy. Ja bym się schował. Ja bym szedł na górę. Chodź do komisariatu. Tu nic nie powinno tutaj... To jest jak chcesz tutaj spokojnie... Jeju, wiesz co? Musimy się położyć. Ja nie mogę... Dobra. Aż tak źle wyglądam? Tak, jeśli bardzo źle wyglądasz. Jeśli jestem jakimś potworem, to chyba przez to, że... Ale to ty zjadłaś to ciasto, nie ja. Ty wyglądasz strasznie. Powiem ci, że przerażająco wygląda. Dobra, słuchaj, ja bym poszedł teraz do ciebie do domku, ale to za chwilę, tylko się tu prześpimy. Jasne, dobra. O, dobra, przespałem się, Kitek, dobrze się już czujesz? O, wiesz, tak dobrze, w miarę. Co się stało? Coś masz w ręku. Ty co, nie wiesz, wiesz co, Mufika, chodź. Rozsypujesz się? Wiesz, to chyba, my musimy chyba znaleźć na to jakieś antidotum, coś się stało z nami. Tak, mieliśmy potkę. Wiesz co, dobrze, że, ale dobrze, że się nie zmieniamy. Wow. A jak już ładnie, patrz, już tak czuję się bezpiecznie, jak już jest. Rano, serio. Chodźmy do mojego domu, Kitek, dobra? Dobra, idziemy do domku. Wow, powiem ci tak, że ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale rozsypujesz ja myślę, się. Że po prostu coś ten, ale znajdziemy na to sposób, spokojnie. Mam nadzieję, że jutro uda nam się to ogarnąć. Ja wiem, co ona pomoże. Kakaoka się napijemy. Kakaoka, no właśnie, chodź, napijemy się, bo... Będzie nam lepiej. Ty, a może poczekaj, ja mam pomysł. Ja bym się stał jakimś na przykład słodziakiem takim, wiesz, bo ja mogę się zmieniać. O, i teraz będę może lepiej wyglądał, czy nie? O, lepiej wyglądam? Dobrze, ale wiesz, no naprawiłbyś mi tą furtkę. Dobra. Dziękuję. Chodź, napijemy się kakaoka, to mi się zrobi. Jasne, dobra. Na to co? Kakaoka. Otwieram, czekaj, czy mam klucze? No, weź otwórz. O, znalazłam, okej, dobra, otwieram.